Cześć Wam dzisiaj, z z widzłoni. Witam Was w grze, która nazywa się Hero of Kingdom Trujeczka, w serii, która zwie się indykower Jest to seria, w której zajmujemy się indyczkami, które zazwyczaj, aczkolwiek nie zawsze pojawiają się na Steamie, są nam dane za darmo i zazwyczaj jest ograniczony czas, by je przytulić. Tym razem ten tytuł nie jest na Steamie, a jest na stronie Microsoftu, czyli na swoje Microsoftowe konto z Microsoftu możecie przypisać Hero of Kingdom Trujeczkę, czy jak oni to nazywają u nas, bohater Królestwa 3. Ta gra normalnie kosztuje 45,99 groszy i zostało 5, 4 dni z Waszymi. Z waszej perspektywy. nagrywam to oczywiście na wieczór przedstawieniem odcinka. Cztery dni zostały na przytulenie tego tytułu. To jest trzecia część serii uznawana za najsłabszą z całej trylogii. Jest jeszcze tam kilka bonusów, które są pomniejsze. Dodane zazwyczaj sprzedają to w całej paczce, przynajmniej ostatnio. Z czym się je Hero of the Kingdom trójkę? Ta gra wyszła w większości sklepów internetowych w okolicy 30 sierpnia 2018 roku. Producentem jest Lonely Troops i wydawcą również Lonely Troops jest. Na potentacie growym na Steamie ma w większości pozytywne recenzje 1095, 79% z tego jest pozytywnych. Ta gra ogólnie jest uznawana za całkiem ok, ale downgrade względem jedynki i dwójki jest kilka ułatwień, głównie jeżeli chcecie zarządzać kilkoma elementami z perspektywy z poziomu mapy, ale cała reszta jest bardziej tedious, jeżeli wierzyć graczom, którzy zostawili recenzję. W temacie DLC, jak mówiłem, jest jedynka, dwójka i kilka dodatkowych, pomniejszych elementów do złapania, a co do tego, kim i z czym to mamy z góry ustalonego bohatera, to jest tam chyba rodzeństwo było w jedynce, które miało problemy z wujkiem, jada, jada, i ogólnie zostali wywaleni. Dzieciak, próbując się zająć swoimi, zostaje tym bohaterem królestwa, czy jakoś tak ta część jest zamknięciem trylogii jak widzicie, nie za bardzo w tym siedzę, bo mnie gameplay mocno, mocno odrzuca, więc co do tego, kim z czym, to nie mamy tworzenia bohatera, ale też nie jest to potrzebne, bo zarządzamy rzeczami przed sobą, klikamy co chcemy zrobić, a nie to, że widzimy swoją postać czy swoją postacią poruszamy się po przestrzeni. Co do fabuły, to z tego co rozumiem, jest ona bardzo rozbudowana, w jedynce i w dwójce jest fajny lore, świat naokoło building jest całkiem niezły, w trójce jest znacznie więcej gameplayu, mniej fabuły i to jest dla wielu problemem, z mojej perspektywy, no trudno mi się odnieść, ale fabuła jest i jest jej dużo, więc jeżeli chcecie poczytać, zagłębić się w to, co kto, gdzie i jak, jakie są koligacje między bohaterami, postaciami całą resztą, no to tego jest tutaj dużo. Jeżeli chodzi o grywalność, to jest problem taki, że widzimy wszystko w rzucie ukośnym i wchodzimy w interakcje z różnymi rzeczami, które przed nami są. Czyli dla przykładu w stylu bardzo mobilkowych klikadełek jest coś do wydobycia, musimy to tapnąć na ekranie, więc tutaj myszko musimy nacelować, gdzie jest coś ukryte, coś gdzieś przesunąć, coś za. Atakować, coś z czymś połączyć, więc to nie jest mój styl i typ rozgrywki, trudno mi to przełknąć, no ale no, to nigdy mi się nie podobało. Więc jeżeli chodzi o sterowanie klawiatura i myszka, jak najbardziej nie wydaje mi się, żeby była tu jakakolwiek obsługa kontrolerów czy czegoś w tym stylu. Jak patrzę na Steamową stronę dla odmiany, to faktycznie nie ma żadnej obsługi kontrolerów. Jeżeli chodzi o strefę wideo... Bardzo chaotyczna, niezbyt spójna, mi się kojarzy z Heroes of Might and Magic czwóreczką, więc to nie jest dobre skojarzenie, ale nie jest zła per se, po prostu nie mój rodzaj stylóweczki, dużo stokowych materiałów, które zostały w inteligentny i ciekawy sposób użyte, więc jak najbardziej na taki, zresztą strefa audio oddaje dokładnie ten sam klimat, ten sam vibe, mamy dużo stokowych elementów, które zostały użyte, żeby stworzyć z tego jedną, koherentną, nową całość, daje radę. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, nie jestem w stanie odnieść się do niczego, bo ten tytuł do mnie nie Trafia, ale to jest gra z tej serii uznawana za tytuł z największą ilością grindu, więc. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe. To mamy Windowsa 10, 2 GB RAM, karta graficzna kompatybilna z DirectX 10, ale DirectX 11 powinien być zainstalowany i 520 MB wolnej przestrzeni na dysku, to nie jest zbyt wymagająca gra. Podobność całkiem niezła, jak na to czym ma być. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to jest ich sporo, aż 16 języków do wyboru. Jest angielski, duński, czeski, niemiecki, ukraiński, francuski, holenderski, turecki, hiszpański, węgierski, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, portugalski, brazylijski, słow... Słowacki oraz język polski jest również. Reasumując, to nie jest tytuł dla mnie, ale informuję, bo jest do złapania do 16, więc jeżeli macie czas, chwilę, ochoty, to bierzcie póki dają. I odpowiadając na pytanie, czy warto w pełnej cenie promocji, dzikiej promocji, ja bym odradzał w ogóle, to nie jest mój typ gierki, mi się to nie podoba tak bardzo, że po nagraniu odcinka z poprzedniej części, którą chyba kiedyś Gog dawał za darmo, nie byłem się w stanie zmotywować w ogóle tego zainstalować i pograć. Link na dole w przypiętym komentarzu, bawcie się dobrze, miłego, do następnego i hej! I niech indyczki będą z wami.